Cześć, witajcie, to jest kolejna Weekzilla, czyli nasz przegląd tygodnia, w którym przypominamy o najciekawszych informacjach oraz wydarzeniach, o których pisaliśmy na swoich łamach w tym tygodniu. Tradycyjnie dziękuję Wam za wszystkie negatywne, jak i pozytywne komentarze pod poprzednim odcinkiem. Wszelkie Wasze opinie są bardzo ważne, więc zachęcam Was do komentowania również i tego odcinka. I nie przedłużając, przejdźmy może do tego, co jest najważniejsze w Weekzilli, czyli do przypomnienia Wam o kilku bardzo ciekawych rzeczach, o których pisaliśmy w tym tygodniu. Na początek przypominamy raz jeszcze o Lords of the Fallen, o którym mogliście całkiem sporo przeczytać na naszych łamach w ubiegłym tygodniu. Natomiast w ostatni poniedziałek mogliście zobaczyć już grę w akcji. Otóż Tomasz Gop pokazał w końcu swoją grę w akcji na łamach serwisu IGN. Podczas kilkuminutowej prezentacji mieliśmy okazję zobaczyć m.in. mechanikę walki oraz starcie z jednym z bossów. Nie da się nie zauważyć mocno zręcznościowego charakteru rozgrywki. Sam Tomasz Gop, prezentujący Lords of the Fallen, nie ucieka od porównań choćby do gier z serii Zelda. Więcej na temat Lords of the Fallen znajdziecie na GameZilli w obszernej zapowiedzi gry oraz w rozmowie z Tomaszem Gopem. Link do ogólnej strony gry na GameZilli znajdziecie pod filmem. Kolejna informacja, o której chcielibyśmy Wam dzisiaj przypomnieć, jest dość osobliwa, bo nieczęsto spotkamy się z taką sytuacją, aby studio deweloperskie musiało zawiesić pracę nad swoją grą z pewnego dosyć osobliwego powodu. Mowa o twórcach gry Starbound, którzy musieli zawiesić pracę nad swoją grą z powodu grasującego na forum gry pedofila. Twórcy Starbound poinformowali za pośrednictwem Twittera, że ich forum zostało zaatakowane przez niezidentyfikowanego osobnika rozsyłającego użytkownikom prywatne wiadomości o charakterze seksualnym. Wielu adresatów tych wiadomości to osoby niepełnoletnie. Studio Chucklefish podjęło więc decyzję o zawieszeniu prac nad grą w celu jak najszybszego rozwiązania tego osobliwego problemu. Wasze komentarze pod artykułem były raczej utrzymane w niedowierzającym tonie, ale mimo to takiej sprawy raczej nie należy bagatelizować. Lords of the Fallen nie było jedyną grą, którą mogliśmy po raz pierwszy w tym tygodniu zobaczyć w ruchu. Swoją najnowszą produkcję zaprezentowali też twórcy Left 4 Dead, mowa oczywiście o Evolve, które w ruchu wygląda naprawdę doskonale. Pierwszy zwiastun Evolve zachwycił całkiem przyjemną dla oka oprawą, zarówno graficzną, jak i muzyczną. Zagrać miał już okazję przedstawiciel redakcji serwisu Kotaku i jak wynika z jego wideo zapowiedzi, szykuje się nam całkiem przyjemna sieciowa strzelanka, utrzymana w podobnej konwencji co Left 4 Dead od tych samych twórców. Intrygująco zapowiada się możliwość sterowania Goliatem, potężną bestią, na którą polować będą pozostali gracze. Cały film od Kotaku oraz zwiastun znajdziecie na GameZilli. Linki poniżej. Na koniec ważna informacja dla wszystkich, którzy kiedykolwiek korzystali z Kickstartera, czy to wsparli jakiś projekt, czy to też sami wystawiali swoje na Kickstarterze, nieważne, w każdym razie wszystkich Was dotyczy ta informacja. Otóż Kickstarter padł ofiarą hakerskiego ataku, w wyniku którego w ręce hakerów wpadły dane użytkowników. W ręce hakerów wpadły takie dane jak nazwy użytkowników, adresy mailowe i korespondencyjne, numery telefonów oraz zakodowane hasła. Szczęśliwie nie zostały wykradzione dane kart kredytowych użytkowników, ale mimo to zapobiegawczo warto zmienić hasło do serwisu. Pomimo, że złodzieje nie weszli w posiadanie rozkodowanych haseł, i tak mogą spróbować złamać szyfr i z nich skorzystać. Czujcie się więc ostrzeżeni. Dziura w zabezpieczeniach została już załatana. Właściciele Kickstartera wraz z organami ścigania próbują teraz odnaleźć i złapać autorów ataku. To wszystko, o czym chciałem Wam przypomnieć w tym tygodniu. Na naszych łamach znajdziecie również kilka ciekawych tekstów, m.in. recenzji gier Car Mechanic Simulator mojego autorstwa, jak i Tomb Raider Definitive Edition, w które grał Paweł. Jest też kilka ciekawych zapowiedzi, m.in. Infamous Second Son, a także Titanfall, w którego zresztą już możecie zagrać podczas beta testów. A oprócz tego pojawiło się całkiem sporo bardzo ciekawej publicystyki, do której oczywiście przeczytania Was jak zwykle zachęcam. To wszystko w tym tygodniu, trzymajcie się, do następnego, ja życzę Wam miłego tygodnia.